Witam Was serdecznie. Co niektórzy dobrze poznają ten szlak. Miałem nic nie nagrywać, ale dobra jest. Szedłem sobie tutaj i odkryłem, że prowadzę pewien wewnętrzny monolog. I w momencie, kiedy on zaczął być zewnętrzny, no to żeby nie niepokoić turystów widokiem niedorzecznie wysokiego mężczyzny mówiącego do siebie, to będę gadał do kamery po prostu i tym samym może nie wzbudzę niepokoju. A idę sobie, słuchajcie, na Rawki. I Rawki to są takie dwa szczyty. Mała Rawka, Wielka Rawka, na których jeszcze w zasadzie nigdy nie byłem. Byłem tak troszeczkę, ale to jest też długa historia, nie będę opowiadał. A dzisiaj obudziłem się o 5:47. Jest to oczywiście najrychlejsza oznaka. Niewątpliwie zaglądając tutaj w oczy starości, bo kto mnie zna, ten wie, że raczej nigdy nie byłem słynny ze wczesnych wstawań. A teraz proszę, idę sobie. Będę dyszał. Ale myślę, że to jest wpisane w naturę. A tu ktoś zerwał grzyb. I po co? I po co tego grzyba ruszałeś? No więc będę dyszał. Ale jestem już po porannych rytuałach moich, czyli po porannym strzelaniu kości, porannym kichaniu i kaszleniu. Więc dyszenie to chyba wszystko, czym dzisiaj będzie oszpecony ten dźwiękowo ten film. No i tak sobie idę na te Rawki. Oczywiście zanim tu dojechałem, to się zrobiła 7:23. O takiej godzinie wysiadłem z samochodu. No bo poranna kawa, poranne poszukiwanie, co gdzie bezmyślnie wczoraj położyłem. Gdyż niestety nie posiadam w mózgu takiej funkcji jak zapamiętywanie, gdzie co odkładam. 7:23 wyruszyłem z parkingu. To jest taki parking. Ja zawsze mylę te przełęcza, bo jest przełęcz Wyżna i Wyżniańska. Powiedzmy, że to jest Wyżna, już teraz naprawdę nie wiem. Jedna z tych dwóch. I to jest takie fajne miejsce na szybką bieszczadzką akcję, ponieważ można pójść w dwie strony. Jedną stronę na Caryńską. Takim. Nie chodzimy naokoło. Nie wydeptujmy niepotrzebnie. Idziemy po schodach. To jest takie. Właściwie wejście na Caryńską z tej przełęczy, z tego parkingu. To jest chyba najkrótsze. Jakby współczynnik spektakularności do czasu wejścia jest chyba największy w całych Bieszczadach. Jest to wspaniałe miejsce. Widać właściwie no, całe Bieszczady, powiedzmy. No bo Połonina Caryńska jest pośrodku tego pasma jakby Połonin. Więc widać i Wetlińską, i Tarnicę, Rawki, a w drugą stronę moje ulubione rejony, czyli Otryt, Ostre, Żuków na pewno też widać, jak się dobrze człowiek przyjrzy. I tak dalej. A w drugą stronę można wejść właśnie na Rawki. I tutaj jest taka rodzinna historia. Tu wysłałem kiedyś moją mamę na prostą, łatwą wycieczkę. No tylko jakoś tak, nie wiem, nie do końca spojrzałem na gęstość poziomic na mapie. Albo były tak gęsto, że zlały się w jedną, nie wiem. No jest to bardzo stromo. I o ile wejście nie stanowi wielkiego problemu, myślę, to zejście już jest trudniejsze. I o tym należy w Bieszczadach pamiętać, że czasami się wydaje, że zejście na mapie
trwa krócej. I ono często trwa krócej, ale często, jeśli są warunki nieodpowiednie, jeśli jest błoto, deszcz, to to zejście to będzie istna katorga i będzie trwało bardzo długo. Dlatego nie warto wyruszać. Nie warto wyruszać późno w góry. Również zastanawiam się, jak to robią ludzie, którzy filmują na przykład z Połonin zachód słońca, no bo schodzą co najmniej część szlaku po ciemku. No to jest ciekawe. Ja takiej akcji nie robiłem i pewnie nie zrobię. Co najwyżej może kiedyś wejdę przed samym świtem. Na taką Caryńską jestem w stanie wejść w 30 minut. Więc tak naprawdę od brzasku do wschodu słońca jestem w stanie, myślę, to zrobić. Ale muszę odpowiednio wcześnie oczywiście wstać, czyli równa się jeszcze troszkę się zestarzeć. Jestem tu już nie wiem, który dzień, może ja będę mówił, ile tutaj przebywam tak mentalnie w takim, według takiego pojęcia czasu mocno subiektywnego. Dobry miesiąc tu już jestem, ponieważ te pierwsze 7 dni to była wyprawa bikepackingowa, jak to się teraz mówi modnie, a kiedyś mówiło się to sakwiarstwo, była to wyprawa rowerowa sakwiarska, gdzie z dwoma przyjaciółmi przejechaliśmy. No mogę powiedzieć, że cały Bieszczady, ponieważ byliśmy i w Beniowej, i w Łupkowie. Była to wyprawa taka kombinowana trochę, bo znaczy kombinowana, w zasadzie to okazuje się, że to jest najlepszy wariant, czyli śpimy 2 dni w jednym miejscu, czyli jeden dzień mamy transportowy, dojazdowy, a drugi dzień w danym miejscu zostawiamy obóz i jedziemy na lekko. No i trochę pojeździliśmy, bo zrobiliśmy 466 km w te 7 dni jazdy. I w pionie, gdybyśmy sobie wyobrazili, żeby to był taki bardzo, bardzo długi podjazd o długości 466 km, no to w pionie podjechaliśmy 7600. No także wydaje mi się, że całkiem sporo. Ponad kilometr dziennie. Z czego połowa dni z bagażem ważącym od 13 do 15 kilo, zależy kto co wiózł. Zależy również na jakim etapie. Nie zdążyłem zrobić takiego doświadczenia, chociaż bardzo chciałem, żeby zważyć bagaż suchy i czysty versus wilgotny i brudny. No ale nie zrobiłem tego. Także był to wspaniały trening przed urlopem z moją kochaną żoną, która myślę, że aktualnie przewraca się z jednego boczku na drugi. Zapewne głowę ma przykrytą poduszką i smacznie sobie śpi. I bardzo dobrze, słuchajcie, bo sen to zdrowie, trzeba spać. Ciężko się wysypia w namiocie, także ja dochodzę do siebie trochę, ale już moje sny osiągnęły intensywność taką jak normalnie, czyli po prostu obłędną wręcz. Od jakiegoś czasu wiąże się to ze zmianami pewnymi w moim życiu, jeśli chodzi po prostu o styl życia. Mam tak intensywne sny, że jest to niewiarygodne. Polecam serdecznie. Dość powiedzieć, że w moich snach mam wspomnienia i sny również. Czyli jakby taki kolejny level osiągnąłem. No i tak sobie idę i tak sobie ględzę. A tu jeszcze do szczytu troszkę. Do małej Rawki, bo później na dużą zdaje się, że jest kawałek. Idę na lekko, czyli na czczo, z butelką wody, z awaryjną czekoladą, chociaż myślę, że nie będzie potrzebna, ponieważ tak wytrenowałem swój organizm, że
jestem w stanie dość długie wysiłki podejmować na czczo. Przynajmniej tak jak dotąd było. No to wejście jest mocno wyschodowane. Wielu się burzy na to, że się schoduje takie szlaki. Ale stromizna tego szlaku, naprawdę, nie będzie tego widać na filmie. Ale gdyby nie te schody, to ta erozja byłaby okropna. Tu pewnie byłaby pupozjeżdżalnia, o coś takiego, nowe słowo. Nic, idę dalej. Jestem już nadzwyczaj mocno spocony. O 11 ma padać deszcz, także chcę po prostu wykorzystać to okienko pogodowe. Oczywiście mam ze sobą ciuchy na zmianę, także żaden pot i żaden deszcz nie jest mi jakoś wielce straszny, tym bardziej, że jest lato, czyli raczej nie powinienem zamarznąć. Ach, pięknie tu jest. Pięknie tu jest. Jest cisza, spokój. Jestem w zasadzie sam. Minąłem dwie panie. Pewnie na górze kogoś spotkam. Chociaż samochodów na parkingu nie było wiele. Równie dobrze mogli to być ludzie, którzy śpią w schronisku, które tutaj się znajduje. Także... Aha, no i pozdrawiam dwoje moich fanów, którzy tutaj dopytywali się o filmy. Jednym z nich jest oczywiście moja mama, która na pewno w komentarzu jako pierwsza się odezwie. Także pozdrawiam, całuję, uściskam. A drugim jest Michał T. Pozdrawiam Cię również serdecznie. Idziemy tam. To będzie film bez cięć i bez montażu. Po prostu to, co nagram, to skleję i bezkrytycznie wrzucę. Także może z tego wyjść tak zwany niezły kasztan. No i tak to właśnie wygląda sobie tutaj. To wejście i Połonina Caryńska, którą widzę jakby naprzeciwko. Jest to chyba jednak przełęcz Wyżniańska, ponieważ minąłem Wyżniański Wierch. No, myślę, że tak czy inaczej nie będzie trudno to odnaleźć. I tam właśnie to, co widać na wprost, jest takie najszybsze wejście na Połoniny, oferujące najwspanialsze widoki. Ale to wejście tutaj jest też piękne. Co prawda po tych schodach akurat się cieszę, bo to znaczy, że zejście będzie też w miarę szybkie. No, nie chcę tutaj spędzić całego dnia. Jesteśmy w takiej jakby w takich krzewach, nie wiem jak to nazwać, bo to tak troszkę jakby taka kosodrzewina, ale ale liście ma takie jak jarzębina, także nie mam pojęcia, co to jest, ale bardzo bardzo ciekawie to wygląda. No i oczywiście takie wysokie bardzo jagodowiska, paprocie, coś wspaniałego. A jeszcze a propos tych właśnie tych wypraw rowerowych i w ogóle stromizn, to mi się tak właśnie przypomniało, że Tomasz, czyli jeden z kolegów, który jechał z nami teraz tą bieszczadzką wyprawę rowerową, wcześniej był też w Alpach, także ma spore doświadczenie, jeśli chodzi o góry. No w Bieszczadach akurat był tylko raz na chwilę, ale w tych Alpach zrobił też trasę i twierdził tutaj podczas naszej wycieczki, że Bieszczady są zdecydowanie bardziej wymagające, jeśli chodzi o tężyznę fizyczną i podjazdy, ponieważ no właśnie, wyobraźmy sobie, jak drogi prowadzą gdzieś tam Szwajcarzy czy inne narody, no niewątpliwie jednak bardziej rozwinięte i przede wszystkim bogatsze od nas. No patrzą pod takim kątem, żeby droga miała jak najmniejszą stromiznę, no bo to i bezpieczniej dla ruchu czy kołowego, czy też nawet i pieszego, pewnie łatwiej może zapanować nad erozją takich dróg. No i tworzą te serpentyny legendarne, piękne. A w Polsce po wojnie, no to tak różnie bywało.
Świetnym przykładem są Karkonosze na przykład i droga na Przełęcz Karkonoską, która jest tak stroma, że ja nie wiem, w jaki sposób tam w ogóle położono asfalt. A po przeciwnej stronie, po drugiej, po czeskiej stronie jest Szpindlerowy Młyn i z tamtej miejscowości jest piękna, piękna serpentyna prowadząca na tę samą przełęcz. Także u nas to było czasami na zasadzie chyba zróbmy najkrótszą możliwą drogę, którą da radę przejechać spychacz. I te styromizny później właśnie takie są. Stokówki są nieco łagodniejsze, ale również zdarzają się podjazdy. Stokówki, czyli te drogi leśne, wytyczane przeważnie wzdłuż grzbietów, też raczej powinny być łagodne, no bo jeździ nimi ciężki sprzęt, ciężarówki z ciężkim bardzo drewnem. Ale są momenty, gdzie one są naprawdę bardzo, bardzo kamieniste. Plus kolejną rzeczą jest nawierzchnia, czyli kamienie, błoto, często właśnie jakieś fragmenty erozji, często też zniszczenia spowodowane przez maszyny leśne, których specjalnie się jakoś wielce później nie usuwa, tylko się czeka, aż to się rozjeździ. Pewnie podobne analogie można by było odnaleźć ze szlakami pieszymi. Także nie dajcie się zwieść, że Bieszczady nie są jakieś super wysokie, bo są również dość wymagające. No i słuchajcie, jestem na małej rafce, także będzie szybkie podziwianie widoków. Tarnica z charakterystycznym siodłem. Tutaj, mam nadzieję, że coś widać, widok na północ, tutaj oczywiście wspominana wcześniej Połonina Caryńska, Krzaczki i tutaj Połonina Wetnińska, też niesamowicie malowniczo ukształtowana. Jeśli Caryńska jest taka najbardziej widokowa moim zdaniem, to Wetlińska jest sama w sobie najładniejsza chyba, bo właśnie ten zróżnicowany grzbiet, o coś pięknego. Nowa chatka Puchatka. Tutaj różne są opinie na temat nowej chatki Puchatka. Ja nie zamierzam w ogóle uczestniczyć w takich dyskusjach, bo kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Nie wiem, jak oczywiście z całym szacunkiem dla ludzi, którzy prowadzili chatkę Puchatka przez wiele lat. Było to na pewno miejsce niezwykle klimatyczne, ale też czasami... zdarza się czasami, coraz rzadziej w dzisiejszym świecie, ale jednak zdarza się, że zmiany są pozytywne. Zobaczmy, dajmy szansę tej nowej chatce. A tam jest wejście na Wielką Rawkę. A tutaj to, co widzicie, to jeszcze Ukraina. Chyba dobrze mówię, bo Trójstyk Granic jest gdzieś po mojej prawej stronie. Zaraz też się sprawdza. No, sprawdziłem na mapie i to nie jest aż takie proste, bo ten Trójstyk Granic jest jakby troszkę teraz za Wielką Rawką. Nie do końca umiem powiedzieć, w którym miejscu, ale mniej więcej gdzieś tutaj chyba. Także w zasadzie to jednak to, co mam po prawej, to jest Słowacja. I tu gdzieś przebiega granica na wprost między Słowacją a Ukrainą, no i Ukraina jest tam. Nie dojdę raczej do Trójstyku. I tak cieszę się, że wszedłem tutaj już szybko, sprawnie. I w ogóle, słuchajcie, jestem tutaj sam. Jak to jest możliwe, powiedzcie mi, w sierpniu w Bieszczadach, że jestem sam na Rawkach. Co prawda gdzieś tam w oddali majaczyła mi czerwona kurtka jakiegoś turysty. Na pewno jest to turysta świadomy, bo wstał wcześniej, albo też starość mu zajrzała w oczy. No i jest to niesamowita nagroda za to, że postanowiłem się dzisiaj wcześniej podnieść. Oczywiście będzie to okupione zapewne popołudniową drzemką, ale jest wspaniale i jest przede wszystkim też bezwietrznie prawie, co jest nie takie bardzo częste,
Często jest tak, że się wchodzi, człowiek się spoci, a na górze ten wiatr po prostu morduje nas zimnem i nie pozwala rozkoszować się widokami, a dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj tymi widokami będą się rozkoszował tak długo, jak tylko się da, chociaż też nie za długo. Chciałbym mojej kochanej żonie jeszcze podać kawę do łóżka. Pewnie około 11. Nie, no to już raczej wstanie sama o tej godzinie. No, mieliśmy intensywne 2 dni, także odpoczywa. Idę dalej, nie będę tu ględził. Widoki jakie są, każdy widzi. Rawki, no. No w końcu mogę tak z czystym sercem polecić, bo zdarzało mi się polecać Rawki, ponieważ no, byłem świadom tego, jak piękne widoki się z nich roztaczają i jak piękne widoki są już po drodze, bo kiedyś tutaj tak jakby kawałek wszedłem, tak jak już mówiłem. No ale była to trochę hipokryzja z mojej strony polecać Rawki nie będąc wcześniej na nich, a teraz już będę z czystym sumieniem to robił. Idziemy dalej. W ogóle ukształtowanie tutaj tych wzgórz, nie wiem dokładnie powiedzieć, jak one się nazywają, jest niesamowite. Ten widok przypomina mi widok też z Okrąglika, właściwie spod Okrąglika na słowacką stronę Bieszczadów, czyli na Narodny Park Polonin. Jest pięknie. Warto wstawać wcześnie, kochani. To, co przed chwilą powiedziałem, to była trochę głupota. Tak, znaczy tak trochę. Tak trochę głupota. Cóż to za piękne sformułowanie. No bo nie będę już tego wycinał i tak dalej, bo bez sensu. Ja też tak nie do końca tutaj mam mapę w głowie akurat tego obszaru. No bo tam po prawej, no to jeszcze widać kawałek Polski. Dopiero gdzieś tutaj chyba, myślę, że tym gdzieś pasmem przebiega granica. No i tam dalej właśnie jest Słowacja. Także Słowacja jest takie dalsze prawo, powiedzmy, patrząc na tą stronę. No a tam jest Ukraina. A ten trójstyk granic, to nie wiem, gdzie jest. Nie chcę wymyślać tego. Ale pewnie gdzieś tutaj, przede mną. Tak coś mi się wydaje, że to jest chyba... Chyba gdzieś tam. Także tutaj widać miejscowości leżące po ukraińskiej stronie. Te chmury zalegające gdzieś tam w tych dolinkach. Wspaniały widok. A w ogóle miała być dzisiaj deszczowa pogoda. No niby od 11, ale już od rana można się spodziewać się jakichś przelotnych opadów. Być może dlatego właśnie jest tak mało ludzi. Właściwie nie ma nikogo. Spotkałem jak dotąd 3 osoby. Czyli tak jakby nikogo. W porównaniu do tego, co tu się zapewne dzieje w takich godzinach szczytu. Może tak, może jest po prostu za wcześnie. Nie wiem. W każdym razie. No warto wstawać wcześniej i chyba będę robił to coraz częściej. Jestem, no z tego co mi się wydaje, to już jestem na Wielkiej Rawce. To jest taki kamienny szczyt, a wcześniej jest taki obelisk. I szczerze mówiąc nie wiem, cóż to jest za obelisk. To jest taki betonowy obelisk. Cóż on symbolizuje? Nie wiem, nie znalazłem tam tabliczki, chociaż nie obszedłem go dookoła. Może ta tabliczka jest od strony tej kompletnie przeciwnej. Nie wiem, jest dosyć zniszczony. I po prostu nie wiem czym jest. Będę musiał się dokształcić. Rozkoszuję się widokami. Pójdę jeszcze sobie kawałek w tamtą stronę. Na wschód. A z drugiej strony widzę wszystko co tylko chcecie. No nie widać dzisiaj Tatr. Bo to naprawdę muszą być sprzyjające warunki, ale tak poza tym to wszystko widać. Właśnie ostatnio będąc na Żukowie się zastanawiałem, czy na pewno dobrze widzę tutaj Rawki pomiędzy Caryjską a Wetlińską. I tak, myślę, że jak najbardziej były to właśnie Rawki. Tutaj są takie charakterystyczne, nie będzie tego widać. Nie będzie tego widać zapewne, ale gdzieś tutaj
jest żuków i to jest mniej więcej na wysokości czarnych, bo tam są takie charakterystyczne. Znaczy to co pokazuje, nie widzę co pokazuje, także wybaczcie, ale mniej więcej tutaj na samym prawie końcu majaczy żuków tak za kompolaną. Również tam po drodze jest otryt. I to jest mniej więcej na wysokości czarnych. To są takie polany na żukowie, które są nad jakby czarną dolną, tak jakby. Próbowałem kiedyś tam wjechać rowerem. Może pamiętacie mój film, jak to mi się przestały kręcić koła w rowerze. Do dziś niezapomniane przeżycie. I tak miałem nic nie kręcić, a wyjdzie film pewnie długi. No, mam nadzieję, że to moich fanów no, troszkę uspokoi. Ale cały czas się ruszam, jestem rozgrzany. Wejście tutaj było niesamowitą przyjemnością i po to właśnie się tutaj w Bieszczady przyjeżdża. No i tak okazuje się, że niby dopiero teraz wszedłem na Wielką Rawkę. To jest ciekawe, bo tutaj jednak jest niżej niż było przed chwilą. No ale zapewne nazwa odnosi się bardziej tak do całego masywu niż do jakiegoś konkretnego punktu. Tak to w Bieszczadach jest. Tak samo zresztą jest na przykład na Holicy, gdzie się wchodzi na tą Holicę i ona tak właściwie można tak czasami odczuć jakby z oznaczeń przynajmniej, które tam są. Jakby ta Holica miała trzy różne szczyty. No ale jestem. 1304. Wielka Rawka. I tu będę zawracał. Mógłbym dalej pójść właśnie na ten trójstyk granic, czyli na Krzemieniec. Tędy. I zaraz właśnie sobie przez lornetkę zobaczę, bo wydaje mi się, że widzę tutaj słupki graniczne. Ale oczywiście muszę to sprawdzić, żeby znowu się nie okazało, że to są bełkoty. Że to jest bełkot niewyspanego. No nie staruszka, ale jednak już też nie młodzieńca. Co to ja w ogóle gadam? W ogóle to potrzebuję kawy, bo po kawie to jakoś tak płynniej toczą się słowa z moich ust. A przed kawą to jest takie oporne i takie dukanie. Chociaż ten wiatr troszkę też orzeźwia, ale to jednak nie dociera do mózgu, do tych obszarów odpowiedzialnych za formułowanie wypowiedzi. Jest pięknie, jest wspaniale. Zresztą cóż, co ja mam powiedzieć? Czy może być coś piękniejszego niż wejście gdzieś na jakąś górę? Skąd to się bierze? Jeśli ktoś mi to wytłumaczy, to naprawdę ozłocę, bo lubię sobie tak filozoficznie rozważać. Jest to takie wbrew pozorom trudne pytanie, bo zastanawiam się, cóż takiego jest w górach, że ludzie tak niesamowicie się tu czują i chcą tu przyjeżdżać, chcą tu być. Dlaczego postrzegamy góry jako piękne i niesamowite? Przecież jakby ewolucyjnie bezpieczniej powinniśmy się czuć na jakichś bezkresnych równinach, gdzie widać nadciągające niebezpieczeństwo, gdzie pogoda jest bardziej przewidywalna i tak dalej, gdzie można łatwo pokonywać duże odległości. A jednak coś w tych górach takiego jest, że wielu, wielu ludzi, w tym też ja, czują się tutaj inaczej. Czy te góry, ktoś powie, no bo są piękne. No tak, ale czy to wrażenie estetyki, to poczucie, ta potrzeba estetyki jest aż tak głęboko zakorzeniona, żebyśmy tak pragnęli tego i tak do tego dążyli? Nie wiem. Nie umiem sobie na to odpowiedzieć, ale lubię na ten temat rozważać. I nawet wiem, kogo dzisiaj o to zapytam.
jest wszystko to, co kocham. Wszystko, co kocham. Nie tylko w górach, ale tutaj zwłaszcza. Można dorabiać do tego jakieś teorie, że tutaj mierzymy się z własnymi słabościami, wyzwaniami, ale to już jest takie bardzo, bardzo... taka już jest obrana teoria, ideologia. A ja chciałbym zrozumieć tą najbardziej pierwotną, gdzieś głęboko drzemiącą, czy gdzieś tam w hipokampie, czy najgłębiej w mózgu, jak się da, potrzebę przebywania w górach. Skąd ona się bierze? Dlaczego to właśnie tutaj? Jak ktoś w komentarzu mi napisze jakąś ciekawą teorię na ten temat, to z ogromną przyjemnością przeczytam i odniosę się. A teraz perfidnie robię ujęcie dla algorytmu YouTube'a, ponieważ jak zapewne wiecie, algorytmy rządzą nami i tym, co oglądamy w internecie, i tak samo algorytmy YouTube'a, z tego co przynajmniej zaobserwowałem, wyszukują filmy, na których widać twarz człowieka i te filmy lepiej się wyświetlają. Dlatego pokażę mój pysk, nie najmłodszego już człowieka, przyprószonego siwizną, ale również udowodnię, jak bardzo szczęśliwy tu jestem. Proszę o ostrość. No więc sprawdziłem, dowiedziałem się, że ten obelisk betonowy, to jest taki zbrojony beton, już taki dosyć zniszczony, to jest triangul, czyli to jest wieża geodezyjna. I jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo przeważnie te wieże triangulacyjne, które widać w całych Bieszczadach praktycznie, to są takie trójnogi z półeczką i na tych półeczkach można było położyć jakieś przyrządy geodezyjne. No bo oczywiście zanim dzisiaj to wszystko jest proste z GPS, ale kiedyś to nie było takie łatwe, no i system tych wież triangulacyjnych pozwalał wyznaczać pewne obszary, co miało również ogromne znaczenie, jeśli chodzi o wypatrywanie ewentualnego nalotu. I myślę, że to właśnie w latach 30. miało największe znaczenie, kiedy nie było jeszcze radarów. No a spodziewano się, że może nastąpić atak chociażby właśnie hitlerowskich Niemiec. Także z tego co wiem, to te wieże triangulacyjne to jest polskie dzieło już międzywojenne. A ten triangul właśnie jest taki nietypowy, bo zapewne jest na tyle masywny, żeby po prostu było go łatwo namierzyć, zobaczyć po prostu z dużych odległości. A te wieże, te zwykłe wieże triangulacyjne, to przeważnie z dużej odległości mogą nie być widoczne, no bo po prostu mają postać takiego trójnogu. Już schodzę z rawek i zanim zanurzę się w tę gęstwinę tych kosojarzębin, czy cokolwiek to jest, to już się z wami pożegnam widokiem na Połoninę Wytlińską, chyba Dwernik Kamień. Także jeśli oglądaliście ten film do końca, jak zwykle serdecznie pozdrawiam.